Witam Cię serdecznie w nowej serii filmów Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że często szukasz odpowiedzi na konkretne pytanie i oczekujesz równie konkretnej odpowiedzi, a nie masz czasu, żeby słuchać moich, często bardzo długich filmów, wyczerpujących temat filmów. W związku z tym zdecydowałam się przygotować dla Ciebie serię szybkich pytań i szybkich odpowiedzi, takich naprawdę konkretnych, które mam nadzieję, że pomogą Tobie jeszcze bardziej odnaleźć odpowiedź na Twoje pytanie. Mam nadzieję, że ten pomysł Ci się podoba. Daj znać, co o tym myślisz w komentarzach pod filmem na YouTubie, a ja tymczasem zaczynam przygotowywać, kręcić dla Ciebie pierwsze szybkie pytanie, szybką odpowiedź. A pytanie brzmi, czy nadal obowiązują książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych? Nie. Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych nie obowiązują i w aktualnym stanie prawnym nie ma żadnych podstaw prawnych, żadnego aktu, który regulowałby konieczność posiadania, wydawania czy posługiwania się książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych. Nie obowiązuje już rozporządzenie z 2006 roku, rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań sanitarno-epidemiologicznych. Na podstawie tego rozporządzenia lekarze byli zobowiązani do zapisywania w wyniku badań laboratoryjnych oraz treści orzeczenia lekarskiego właśnie w książeczce do celów badań sanitarno-epidemiologicznych. I wzór tej książeczki był załącznikiem do tego rozporządzenia. W aktualnym stanie prawnym lekarz jest jedynie zobowiązany do wydania orzeczenia lekarskiego o zdolności lub przeciwwskazaniach do wykonywania pracy, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Ponadto należy zauważyć, że książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych nie funkcjonuje jako dokument medyczny w myśl rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Mam nadzieję, że to szybkie pytanie, szybka odpowiedź Ci się spodobała. Zatem jak ma być szybko, to ja już znikam i do zobaczenia w następnym filmie.